zgłosiliśmy się do bardzo wielu organizacji uniwersytetów, żeby zechciały podjąć się organizacji obchodów Roku Uniwersytetu. No, wszyscy życzyli nam zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale do takiej bezpośredniej pracy nie było zbyt wiele chętnych. Natomiast, proszę Państwa, pozyskaliśmy takie organizacje właśnie, Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą Państwo znacie, i Ogólnopolską Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku, i to już samo w sobie jest pewnym sukcesem, dlatego że jak Państwo wiecie, no te organizacje kiedyś w dawnych czasach w pewnym sensie ze sobą rywalizowały, a teraz ze sobą bardzo ściśle współpracują. Proszę o planszę następną. Bardzo szybko tylko powiem, że cała ta akcja obchodów odbywa się dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EU, które jest w tym wypadku jednostką finansującą, kontraktującą środki pomocy amerykańskiej. Dalej proszę. Jednocześnie chciałabym powiedzieć, że sam kongres i obchody znacznie wykroczyły ze swoim budżetem poza dość dużą kwotę, jaką wyłożyła Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, bo aż 100 tysięcy złotych. To jest ogromne wsparcie dla tego kongresu. No niemniej jednak koszty organizacyjne wyniosły ponad 300 tysięcy i w związku z tym musieliśmy bardzo usilnie zabiegać o sponsorów. Takim głównym sponsorem i współorganizatorem jest agencja Baby Bombers z koncernu Media Express. Jest to dla nas ogromne wsparcie, bo zarówno organizacyjne, jak i finansowe. Proszę dalej. Proszę Państwa, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Walc. Miasto również weszło w ten kongres w ten sposób, że udostępniło salę kongresową na odbycie kongresu. Sala kongresowa jest, jak Państwo wiecie, największą, najbardziej reprezentacyjną salą w Polsce. Z jednej strony więc jest to nobilitacja dla tego kongresu i obchodów, z drugiej strony jest to sala ogromnie wymagająca, jeśli chodzi o obsługę techniczną, akustyczną. Te koszty organizacyjne są tam bardzo wysokie, proszę. Przypomnę tylko, że nasza inicjatywa obchodów Roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest znacznie starsza niż europejska inicjatywa Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, ponieważ zaistniała publicznie 16 listopada 2009 roku na pierwszym zjeździe Uniwersytetów Trzeciego Wieku będących członkami Ogólnopolskiego Porozumienia. Przypomnę, że dzisiaj Ogólnopolskie Porozumienie liczy już sobie 65 uniwersytetów. Jest to instytucja nieformalna, nierejestrowana w sądzie, ale instytucja, która sporo dla uniwersytetów robi, przekazuje bieżące wydawnictwa, a zatem jeżeli ktoś z Państwa chciałby przystąpić, bardzo proszę, nie pobieramy żadnych składek ani żadnych innych ciężarów, nie nakładamy na swoich członków, proszę. Proszę Państwa, o co nam chodzi w tych obchodach Uniwersytetów, Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku? Wiecie Państwo, jak wielką rolę uniwersytety odgrywają w społeczeństwie obywatelskim i dla samych seniorów. Wiecie również, że przejęły znaczną część tak zwanych zadań własnych gmin w zakresie polityki społecznej i wykonują te zadania lepiej niż inni. My potrafimy rozmnożyć pieniądze, bowiem za środkami, które otrzymujemy od samorządów, idzie ogromny nakład pracy społecznej, naszej wolontariackiej. Także my potrafimy za złotówkę otrzymaną dać usługę wartą co najmniej złoty 50, w przeciwieństwie do innych, którzy muszą z otrzymanej złotówki co najmniej 30 groszy przeznaczyć na koszty organizacyjne, prawda, i własną obsługę. Chcemy zatem podkreślić, że kształcenie ustawiczne seniorów powinno być objęte systemowym wsparciem i powinno być objęte systemową koordynacją jakiegoś urzędu centralnego. Zwróćcie Państwo uwagę, że wszystkie poziomy szkolenia, nawet przedszkolaków, są objęte jakąś systemową pomocą i koordynacją, natomiast jeszcze szkolenie seniorów niestety nie. I chcielibyśmy, żeby ktoś uznał, że jest to zadanie rządowe na poziomie centralnej administracji. Proszę dalej. Proszę Państwa, przypomnijcie sobie Państwo, wiele z Państwa było w Katowicach na Ogólnopolskiej Konferencji w 2010 roku. Tam już pierwsze projekty w tym zakresie prezentowaliśmy. Przybyła na tą uroczystość pani Anna Komorowska i pan minister Jacek Michalski.
Michałowski i wtedy to zarówno pani prezydentowa, jak i pan minister wyrazili aplauz dla tej inicjatywy i obiecali wesprzeć ją swoim autorytetem. Proszę dalej. W tym momencie, proszę Państwa, uważamy, że projekt ogólnopolskiego porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku stał się projektem ogólnopolskim. Nie rościmy sobie żadnych praw autorskich do tego projektu, wprost przeciwnie, chcielibyśmy, żeby jak najwięcej uniwersytetów wzięło w tym udział i jak najwięcej osób się w to zaangażowało. Proszę. Proszę Państwa, naszym pierwszym sponsorem okazał się artysta grafik z Warszawy, pan Jacek Surawski, który opracował nam logo Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jedni twierdzą, że emanuje z niego jakaś pozytywna energia i kolorystyka jest świetna. Inni oczywiście krytykują, bo tacy zawsze są. Natomiast uważamy, że jest ono komunikatywne, jest ono sympatyczne, kolorystycznie przyjazne i rzeczywiście te słoneczka tam emanujące z tego liścia dają jakiś pozytywnej energii. Oczywiście ten znak również nie, wprawdzie prawa autorskie zostały na nas zdecydowane, ale nie uzurpujemy sobie żadnych tutaj roszczeń z tego tytułu. Jeżeli Państwo chcecie się posługiwać tym znakiem, a widzę, że się posługujecie, bardzo dobrze, do celów promowania tego roku, konferencji, materiałów informacyjnych, proszę się zwracać do nas, będziemy przekazywać wersję z logotypem do używania do celów właśnie roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Oczywiście nie muszę dodawać, że bez żadnych zobowiązań finansowych, proszę. Proszę Państwa, 9 maja 2011 roku delegację Uniwersytetów Trzeciego Wieku przyjęła w Pałacu Prezydenckim pani Anna Komorowska i wtedy to właśnie publicznie, w sposób bardzo oficjalny, obwieściła, tak jak tutaj pisze, że z dużą przyjemnością obejmuje honorowy patronatem roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku, mając świadomość, jak ważną rolę uniwersytety te odgrywają w życiu ich słuchaczy oraz całego społeczeństwa. Proszę dalej. Proszę Państwa, komitet organizacyjny, który się zawiązał z racji i tej samej konferencji kongresowej i innych spraw, uznał, że najlepszym przewodniczącym komitetu organizacyjnego będzie pani Hanna Grądziewicz-Walc, prezydent miasta stołecznego Warszawy. I tak się stało. Pani prezydent jest przewodniczącym komitetu organizacyjnego. Patronat naukowy nad obchodami roku objął pan profesor Piotr Błędowski, prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Proszę Państwa, chciałabym Państwu tutaj zwrócić uwagę, że nastał w Polsce nowy rzecznik praw obywatelskich, pani profesor Irena Lipowicz i wyszła ona do społeczeństwa, także do seniorów, z zupełnie nową, niespotykaną dotychczas ofertą. Jest to oferta wyjścia bezpośrednio do tak zwany teren, tam gdzie nie ma wojewódzkich czy regionalnych ośrodków rzecznika praw obywatelskich. Propagujemy taki autorski projekt, który się nazywa Ambasador Praw Człowieka, jeżeli starszy czasu, bądź też będziecie Państwo zainteresowani, ja trochę jeszcze o nim powiem. W każdym razie pani profesor będzie także gościem kongresu, będzie na pewno miała coś Państwu ciekawego do zaoferowania. Proszę. Proszę Państwa, jak Państwo widzieliście, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego jest w komitecie organizacyjnym i od początku Uniwersytet Jagielloński jako uczelnia zadeklarował, że to właśnie w Krakowie odbędzie się taka impreza podsumowująca całe obchody roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Będzie pewnie gdzieś na początku grudnia tego roku. Proszę Państwa, proszę popatrzeć na ten niezwykły fenomen, jeśli chodzi o rozwój liczebny Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Pierwszy, jak Państwo wiedzicie i pamiętacie, z imienia profesor Haliny Szwart w 1975 roku. Później było troszkę skromnie 9, ale w 2005 roku 125, 187, 2010, 248. W 2012 jest około 360, jeszcze ta statystyka nie jest do końca prawdziwa, dlatego że wciąż, jak Państwo widzicie, są marynarze, którzy się jeszcze nie ujawnili, nie zdeklarowali do kongresu. W związku z tym, jak już zakończymy całkowicie akredytację, to wtedy po prostu opracujemy już najbardziej aktualną statystykę Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
wiemy, że jest ich około 360, proszę. Proszę Państwa, ta mapa pochodzi z 2009 roku. Te dane pochodzą z 2009 roku. Tak jak mówiłam, uaktualnimy je na stan na marzec 2012 roku. W wielu województwach tych uniwersytetów zdecydowanie przybyło, ale popatrzcie Państwo, że nie ma ani jednego województwa, gdzie by uniwersytetów nie było i we wszystkich województwach można powiedzieć, że ta wiedza jest obecna i się bardzo dynamicznie rozwija. O tym już mówiłam, że pani prezydent Hanna Gronkiewicz dała nam salę kongresową na kongres, proszę. Proszę Państwa, chcielibyśmy, żeby obchody Roku Uniwersytetu III wieku objęły jak najszersze terytorium Polski, żeby żadna miejscowość, żadna nawet mała miejscowość nie pozostała obojętna na te obchody. Nie chodzi o to, żeby to było jakieś wielkie imprezy. Na miarę swoich możliwości proszę zaakcentować to, że Państwo do tych obchodów przystępujecie. A więc mogą być to obchody zarówno o charakterze regionalnym, tak jak Państwo się tutaj spotkaliście, dla regionu Wielkopolski, ale mogą być to również obchody lokalne w małych miastach, proszę. Za chwilę do tego wrócę, natomiast powiem, że pierwsze lokalne obchody Roku Uniwersytetu III wieku, to jest bardzo znamienne, odbyły się w Krośnie Odrzańskim, 13-tysięcznym Krośnie Odrzańskim, a jednocześnie bardzo starym mieście, bo uzyskało prawa miejskie około 1243 roku. W każdym razie bardzo była to impreza uroczysta i bardzo, w bardzo dobrym stylu, bardzo się cieszymy. Później nastąpiła większa impreza w województwie lubuskim w Zielonej Górze. Natomiast w innych miastach wciąż zbieramy propozycje, zbieramy plany. Jeżeli Państwo planujecie coś w swoim mieście, proszę bardzo, przekażcie informacje w tym zakresie. Będziemy się starali ujednolicić ten plan i będziemy się starali być na tych imprezach, jeśli nas zaprosicie. Teraz już przechodzę, proszę Państwa, do samego kongresu, bo to jest już nowa sprawa, w której się wiele dzieje. Otóż, proszę Państwa, innowacyjne uniwersytety dla społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki. Takie jest hasło, takie jest przesłanie tych obchodów, żeby podkreślić, jak ważną rolę uniwersytety III wieku odgrywają w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a także już dla gospodarki. Proszę dalej. Proszę Państwa, imprezy o charakterze centralnym to są takie imprezy, które są tutaj wymienione. Będzie to Forum Ekonomiczne w Krynicy w ramach Międzynarodowego Forum Ekonomicznego. Będzie Olimpiada Seniorów w Łazach. Będzie inauguracja roku z udziałem profesora Jędrzeja Buzka w Krynicach. No i będzie konferencja podsumowująca. Proszę. Proszę Państwa, chcielibyśmy, żeby w kongresie Uniwersytetów III wieku wzięły udział wszystkie środowiska z nami związane, nie tylko liderzy uniwersytetów, ale słuchacze, także osoby młode, które są zainteresowane tematyką senioralną, także wolontariusze nasi, młodzi i nie tylko, jak również przedstawiciele samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny to jest jeden z najważniejszych partnerów naszego środowiska i w związku z tym chcielibyśmy, żeby tam był również reprezentowany. Także będzie reprezentowany świat nauki, bowiem większość z naszych uniwersytetów ma oparcie w renowowanych uczelniach wyższych. To jest dla nas też bardzo ważne, bo uczelnie te gwarantują jakby wysoki poziom naukowy naszych programów edukacyjnych, a jednocześnie wspierają nas logistycznie w postaci lokali, auli, pracowni komputerowych i tego wszystkiego, co jest nam potrzebne, a co przy naszych skromnych środkach nie byłoby możliwe do wynajęcia na zasadach rynkowych. Proszę. Proszę Państwa, tego na razie, proszę dalej, tego na to szkoda czasu, bo to już mówiłam. Ten program jeszcze dalej, ten program wciąż jest dalej, wciąż się tworzy. Proszę Państwa, natomiast chciałabym powiedzieć, że na pewno Państwo o tym słyszeliście, na jesieni ubiegłego roku pan premier Donald Tusk powołał taki zespół rządowy pod przewodnictwem ministra Bartosza Arłukowicza do spraw opracowania kompleksowego programu na rzecz seniorów. Pan premier
kilku miejscach w Czarnicy, między innymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, dość sugestywnie i dość szumnie ten program rekomendował. Padały tam piękne liczby, jakie mają wpłynąć w projektach grantowych do uniwersytetu. Krótko mówiąc, bardzo nas tym projektem, że tak powiem, podekscytował, żeby nie powiedzieć, podniecił i rozbudził nasze nadzieje. No, po wyborach nieco sprawa ucichła, chociażby z tego względu, że stanowisko do spraw które pełnił pan Bartosz Arłukowicz, zostało zlikwidowane. Sam pan Bartosz Arłukowicz poszedł do resortu zdrowia, współczuję mu serdecznie, bo tam recepty dla aptekarzy, lekarze, strajki, etc. Bardzo trudny temat i należy mu współczuć, więc nie ma czasu się tym programem zająć. Natomiast dobrze rokuje pan minister Władysław Kosiniak-Kamysz, z którym jesteśmy w stałym kontakcie. Niedalej jak w zeszłym tygodniu uzyskałam audiencję u pana ministra, przekonując go, że to właśnie Ministerstwo Pracy powinno przejąć koordynację nad tym projektem. Nie ma lepszego praktycznie ministerstwa jak to. Jednocześnie zadeklarowałam, że będziemy mu się starali pomóc, bo pan minister Władysław Kosiniak-Kamysz jest jakby nowym członkiem rządu, człowiekiem młodym, z zawodu lekarzem, a zatem no cóż, ma prawo na początku swojej kariery, także mając bardzo różne wiek emerytalny, etc., no ma prawo tego tematu senioralnego jeszcze dobrze nie czuć, ale jesteśmy w stanie mu pomóc, zadeklarowałam, że będziemy służyć mu wszelką radą, pomocą logistyczną, jeżeli takiej będzie potrzebował. Bardzo dobrze te propozycje przyjął. Mamy w planie kolejne spotkania w tym zakresie, proszę. Proszę Państwa, no i to, o czym Pan Prezes wspominał, po wielu miesiącach, bo nie jest, proszę Państwa, nie jest łatwo uzyskać uchwałę Senatu w sprawie roku czegoś. Takich wniosków, proszę mi wierzyć, do Sejmu i do Senatu wpływa setki i senator Augustyn powiedział to pół żartem, pół serio, że gdyby wszystkie te wnioski miały być załatwione, to byśmy codziennie mieli rok czegoś, prawda, bo wszystko jest ważne, począwszy od ojca Kolbego, poprzez, prawda, rok Kościaka, poprzez rok jakichś jeszcze innych, prawda, albo mądrych, albo świętych, albo jeszcze jakichś zasłużonych ludzi, albo jakichś tematów. Krótko mówiąc, nie było to łatwe, żeby się przebić z rokiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwłaszcza, że w międzyczasie, jak powiedział pan prezes, Unia Europejska przyjęła uchwałę o ustanowieniu roku aktywności osób starszych, a zatem jakby tutaj nakładały się te zadania, ale nie do końca. Nasza inicjatywa po pierwsze jest starsza, po drugie odnosi się do bardzo konkretnych działań, czego może nie do końca można powiedzieć o roku europejskim. W każdym razie 1 lutego w Senacie taka uchwała jednogłośnie została przyjęta. Długa dyskusja senatorów na ten temat się odbyła. Wszyscy z wielkim aplauzem, bardzo pozytywnie mówili o środowisku polskich seniorów, popierają samą inicjatywę i wynoszą to podjęcie takiej uchwały. No jak powiedziałam, uchwała zapadła jednogłośnie. Mamy ją dalej. Proszę Państwa, zdarzyło się też coś, co można nazwać wydarzeniem historycznym w 37-letnim ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wiecie Państwo, że istnieje Sejmowa Komisja do Spraw Polityki Społecznej i Rodziny, kiedyś się nazywała do spraw osób starszych, ale to jest komisja o bardzo szerokim zakresie działania. Zajmuje się bardzo szeroką problematyką. Natomiast powstał zespół parlamentarny do spraw Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Inicjatorem tutaj jest warszawski poseł Michał Szczerba. Notabene człowiek bardzo młody, 34-letni, ale bardzo dobrze znany w środowisku seniorów i bardzo, można powiedzieć, już zasłużony dla tego środowiska. Ten zespół będzie się zajmował głównie rzecznictwem interesów, monitorowaniem działań rządowych na rzecz seniorów. Krótko mówiąc, jest to taki nasz człowiek w parlamencie. Ten zespół w zeszłym roku liczy sobie kilkunastu posłów, w tym roku dokooptowanych zostało kilku nowych, także liczy sobie już 26 posłów i to z różnych partii politycznych, a zatem to też dobrze rokuje. Apeluję do Państwa, żebyście zlokalizowali swoich posłów tego zespołu i żebyście nawiązali z nimi kontakty, dlatego że warto jest z tymi posłami na bieżąco mieć kontakt. Do tego zespołu zaproszone zostały właśnie pani Borczyk z Nowego Sącza. Ja, jeżeli tylko jesteśmy tam potrzebne, czy nasza
obecność jest tam zasadna, to bywamy na posiedzeniach tego zespołu, doradzając mu, czym powinien się zająć. Proszę Państwa, powstał również portal społecznościowy o takim adresie. Proszę sobie zapisać, bo na tym portalu ukazują się wszystkie bieżące komunikaty dotyczące kongresu i dotyczące organizacji samej. Nie powiedziałam na początku, nie wyraziłam na początku swojego uznania dla programu tego forum. Państwo podjęliście bardzo ambitny temat. Forum kadry zarządzającej. Kadra zarządzająca uniwersytetami trzeciego wieku, wbrew pozorom, musi mieć bardzo wysokie kwalifikacje. I utarło się tak, że wystarczy być zaangażowanym społecznikiem, żeby prowadzić uniwersytet trzeciego wieku. Nic bardziej mylnego. My niestety wciąż ocieramy się o linię podziału między własną działalnością a działalnością gospodarczą. To jest bardzo śliska linia i można spaść w przepaść. My codziennie ocieramy się o sponsorów, a wszystkie sponsoringowe umowy są traktowane przez urzędy skarbowe jako działalność gospodarcza i tak dalej, i tak dalej. A zatem, proszę Państwa, potraktujmy, że rola lidera, zadania stojące przed liderem, podjęte przez to forum, zapoczątkują cały cykl spotkań bardzo merytorycznych. Chciałabym, żeby to były bardzo merytoryczne spotkania, wręcz takie spotkania z ekspertami, spotkania o charakterze szkoleniowym i bardzo dobrze, Panie Prezesie, że dzisiaj to zaczynamy, a w najbliższym czasie zaproponujemy Państwu cykl takich spotkań dla osób, które będą tym zainteresowane. I nie sądźcie, że VAT nas nie dotyczy, nie sądźcie, że podatek dochodowy nas nie dotyczy, to jest bardzo cienka linia, bardzo śliska i to, że my mówimy nie, to nie jest nasz problem, my z tym problemu nie mamy. To jest to w dużej mierze wynik tego, że my nie mamy świadomości, że my takiego, że takie problemy istnieją. I ponieważ jest to dla nas temat trudny, to udajemy, że tego tematu nie ma i mówimy nie, to nas w ogóle nie dotyczy. My przecież nie jesteśmy podatnikami, bo my nie prowadzimy działalności gospodarczej, w ogóle nas to nie dotyczy. Ale to jest tylko odsuwanie od siebie problemów, które są. I oczywiście nie życzę Państwu, żebyście się, że tak powiem, spotkali urzędu skarbowego w czasie kontroli, ale nie czekajmy na to, tylko podejmijmy wyzwanie podnoszenia naszych własnych kwalifikacji. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję, że podjęliście dzisiaj ten temat na tej konferencji i myślę, że będziemy się w tym temacie jeszcze wielokrotnie spotykać. Bardzo dziękuję za uwagę.